Dzień dobry Państwu, tutaj go, na dzień dzisiejszy, jak to się mówi, i teraz no, pod wieczorek, no, nie powiem, pół do dziewiątej, tutaj go. Jak Państwo zobaczycie, może tego spróbujecie kiedyś. Nieraz, gdy tu przychodziłem, jest taka mieszanina, jak to się mówi, z cybulką i tutaj, ale to jest, no, the best, jak to się mówi, no, na dzień dzisiejszy dla mnie. No, rozmawiam z nimi. To jest kaszaneczka z cybulką i tutaj, go, i zaraz jeszcze w miarę może pieprzyk będzie, sól i tutaj. Tylko ja ich rozumiem. No dobry. No, i to nie pojmuję. Pani Tereska robi, jak widzicie ją na tym ekranie. No. Poza tym pałacem każdy z nas musi pracować i walczyć. Czuję, że to będzie chyba smakowite, bo to jest... Dzięki temu któregoś dnia... To się mówi z tym wszystkim zmieszana. Z cybulką i tutaj go, a zaraz jeszcze pieprzyk będzie i tutaj bo to nie jest takie coś, żeby o tak o sobie było. Naszym domem jest ziemia. Bo wiem, że moja babunia da rady robić coś dobrego, a nie złego. Że ma swój wiek, no to ma, no to wiem o tym. Ale jeszcze potrafi, nie powiem, że nie. Dostałam go od matki. Jeżeli da rady chodzić tutaj o ten, no to sama o, zrobiła tutaj, teraz sól będzie jeszcze, jak się nie mylę, pieprz tutaj, bo... To nie jest to. Koniec zabijania, koniec wojen. Ten trochę posolizm. Czy taki świat wierzy muszą? No także dziękuję na chwilę tutaj. A proszę pani Teresko, jedną rzecz. Czy pani może powiedzieć, jak to pani robi takie rzeczy tutaj i co pani tam dodaje, co... Te inne. Co czynić? Jeśli uderzymy, pokonamy go. To ważne. Jak pani robi takie, no, przysmaki, dajmy na to na kolację, no, już po kolacji. Na noc przeciętnie, żeby ludzie wiedzieli, jak to można zrobić. Przeciętnie takie, no, o, paszetowo, nie paszetowo, czy tam inne rzeczy i tutaj. Jak pani robi na kolację takie, o, właśnie, no. Dzień dobry, robię obiad, zapraszam. Jaki obiad? Kolacja. Zapraszam na przyjęcie. Robię kaszaneczka z cybulką, no, posolona i takie różne przyprawy położone. Bardzo to jest smaczne jedzenie. Zapraszam do tego jedzenia. Towarzystwo, tylko tego towarzystwa nie widać, ale słowo moje. Zapraszam. Dobra, ciąg dalszy, proszę Państwa, tutaj go następuje. No. I będzie przyszykowane za godzinę. Można się zgłosić na poczęstunek. Zapraszam Państwa wszystkich, którzy po prostu, no, obsługują nas. I prosiłabym dla nas, dla mnie, o to już obojętnie, ale prosiłabym dla syna,
żebyście coś po prostu udzielili dla niego, bo on właściwie gotuje, kucharuje. Ja tylko zrobiłam po prostu, no, przysmaki. A syn gotuje wszystko i podaje do jedzenia. Dla towarzystwa może być. I prosiłabym, żebyście, no, udzielili dla niego jakąś pomoc. Dlatego, że no, on pracuje przy gotowaniu. A ja tylko po prostu jemu powiedziałam. Reszty to już on sam dokłada. I zapraszam, proszę bardzo, i pomóżcie dla niego, ile będziecie mogli. I co się da dla was, żebyście mu pomogli. I tak. I przepraszam bardzo i do widzenia. I po prostu proszę, życzenie od syna, którego on kocharuje.